Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj Gier. Dzisiaj ze mną... No właśnie. Gdzie jest Paweł? A! No i proszę, Leszek Krupiński. Wymieniłem, Pawle, ciebie na lepszy model. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka za chwilę. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Witajcie serdecznie, moi drodzy, z tej strony jak zawsze kłania się wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, w sumie 89 już odcinku, a dzisiaj ze mną specjalny gość. Pawle, oczywiście żartowałem, ciebie się nie da wymienić, jesteś niezastąpiony. Niczym jakby wielki elektronik do naszego studia, w sumie dzisiaj do mojego skromnego studia, zawitałeś po raz pierwszy. Nie kto inny jak Leszek Krupiński, entuzjasta kultury elektronicznej rozrywki, ale głównie retro sprzętu, popraw mnie, jeżeli się mylę za chwilę, no dla którego chyba nie ma rzeczy do naprawienia. Jestem skromnym amatorem, okay. Także staram się rozwijać cały czas. No, brakuje mi niestety wykształcenia w tym zakresie. A to chyba nie trzeba mieć wykształcenia. Ja mam takie wrażenie w przypadku chyba naprawiania sprzętu retro, jak myślisz? Zależy, jak bardzo jest zepsuty. A to racja. Tutaj w momencie, kiedy już wychodzi takie faktycznie diagnozowanie samej elektroniki, to w pewnym momencie przydaje się faktycznie taka okay. trochę głębsza wiedza, ale staram się nadrabiać swoje braki. Mnie zawsze to, zanim przejdziemy oczywiście do głównego tematu dzisiaj, to mnie zawsze to zastanawiało, ja pamiętam czas, to był 98 rok, kiedy 98, kiedy jechałem na giełdę do Katowic pod Spotek, i tam oczywiście przerabiali te wszystkie konsole. Ja się zastanawiam, skąd oni czerpali tą wiedzę na przerabianie, bo tam chodziło tylko o to, że w PlayStation chyba wystarczyło przylutować chyba jakiś jeden chip. Popraw mnie, jeżeli źle myślę. Tak, tak. W PlayStation akurat chodziło o taką wlutowanie kostki w jedno miejsce. I skąd czerpali wiedzę? Z innych giełd. A, okay. Bo trzeba pamiętać, że giełdy w czasach, kiedy niekoniecznie oryginalne rzeczy się Aha. kupowało, wszystko się sprowadzało do ludzi, którzy jeździli na zachód i przywozili no tak. różne rzeczy i między innymi przywozili też wiedzę. W którymś momencie właśnie te informacje zaczęły do nas docierać i ludzie nauczyli się tę konsolę przerabiać. Ja się zastanawiałem właśnie, skąd oni tą wiedzę brali, że ja wtedy miałem 15-16 lat chyba. To była dla mnie no, taka wiedza, no powiedzmy sobie szczerze, no skąd? No ale jak mówisz, że oni faktycznie z innych giełd to też brali, no to... Tak, na początku brali faktycznie z innych giełd, a ja osobiście miałem dostęp do internetu już w 97 roku. Okej. Okay. Także to już można było już w tamtych czasach korzystać z tego, co jest w internecie, z tej wiedzy. A jeszcze wcześniej BBS-y. Mm-hmm. Przez BBS-y, przez modemy już była wymiana informacji, też wymiana plików. Także już ten dostęp elektroniczny do wiedzy już wtedy był możliwy. Okej. Okay. Ja jeszcze też na wstępie powiem, że przywitam naszych drogich słuchaczy i słuchaczki, jeżeli nie oglądacie nas dzisiaj na kanale YouTube, do czego ogólnie zachęcam. Leszko, dobrze, ale zanim przejdziemy do głównego tematu, zawsze mamy taką tradycję, że pytamy naszych gości, czego ostatnio słuchali, jeżeli chodzi nie tylko związane to musi być z muzyką do gier, ale to może być równie dobrze muzyka filmowa, bądź jacyś inni artyści. Jakbyś miał tutaj, przygotowałeś jakieś dla... No nie musiałem się bardzo długo zastanawiać, okay. bo hitem tego tygodnia jest wiadomość, że Linkin Park wraca faktycznie, nową wokalistą. Wokalistką. W sumie tak. I to po pierwsze, to co zostało zaprezentowane, bardzo mi się podoba i ten nowy singiel, który wyszedł właśnie. Ktoś nawet zażartował, przepraszam ci przerwę, że w końcu może usłyszeć słowa. Tak, tak. To...
Taki po prostu niesmaczny żart, no ale cóż, no niestety wokalista odszedł, bo wolę jakby nie rozwijać tego tematu, a dla wielu osób jest to zespół dzieciństwa, młodzieńczych lat, można tak, by powiedzieć. Tak, zespół, na którym się wiele osób wychowało. Ja nie byłem turbo fanem w czasach świetności Linkin Park, natomiast słuchałem, bardzo lubiłem i naturalnie w jakiś sposób też nostalgia do tego zespołu. Jeszcze względnie niedawno wyszła paczka piosenek Linkin Park do Beat Saber to też jeszcze nakręciło mnie do słuchania piosenek Linkin Park i no w tym momencie to już mam takie combo. Nowa wokalistka, Beat Saber, który jest bardzo, bardzo fajnym sposobem ekspresji. Okay. Bo to jest tak, że... Powiedz mi jeszcze, przepraszam, musisz się niestety przyzwyczaić. Nie, ja jestem człowiekiem, który trochę lubi wchodzić w słowo. Powiedz mi, czy... Bo ja kompletnie jakoś to ominąłem, tą informację. Nie skupiłem się, nie zajrzałem. Ona wcześniej w jakimś zespole, w zespołach grała, czy to... Tak, to jest... Nigdy wcześniej nie słuchałem piosenek śpiewanych przez Emily, mam nadzieję, że dobrze miał Anderson. Uh-huh. Natomiast chwilę poczytałem i tak, jak najbardziej. Ona jest wokalistką w kilku takich trochę mniej znanych zespołach, okay, ale od wielu lat. Okej, okay. A jest gdzieś tam była taka informacja, bo ja też nie chcę, żebyśmy teraz dużo czasu poświęcali na Linkin Park, tam była jakaś informacja, skąd na ten pomysł, bo ja wiem, że ona ma tą chrypę, którą nieżyjący wokalista miał i ta barwa głosu momentami brzmi troszeczkę. Brzmi. Podobnie. I tutaj skąd pomysł, że konkretnie ona, nie doczytałem jeszcze, ale... No tutaj jest taki właśnie drażliwy temat, czy ona ma zastąpić Chestera, czyli tak trochę udając jego styl, jego właśnie tą ekspresję, czy ma być czymś nowym, ma być sobą w tym zespole. Okay. I wydaje mi się, że to jest taka trochę ścieżka na połączenie jednego z drugim, bo ona faktycznie tą chrypę ma taką... To jest jak pierwszy raz słyszałem, to tak wow! No, też dziewczyna właśnie i taką właśnie tą chrypę z taką mocą potrafi wyśpiewać. Ale z drugiej strony to też nie jest tak, że ona nie pokazuje siebie w tych piosenkach. Także ja jestem zaciekawiony, optymistycznie nastawiony, ale właśnie też pytasz, czego słuchałem, no to naturalnie, jeśli moje myśli się skierowały ku Linkinom, to właśnie słucham dosyć dużo teraz tych pierwszych albumów, głównie Meteory. Okej. Coś oprócz tego, coś byś tu jeszcze dodał? Jeszcze oprócz tego? Zazwyczaj takie staramy się dwa tytuły. Dobra, to drugi tytuł. Jakiś czas temu, już nie pamiętam z jakiej okazji, ale z żoną sprawiliśmy sobie prezent. Ostatnio, żeby nie wymyślać za dużo, to na jakieś takie wspólne wydarzenia typu rocznice ślubu kupujemy sobie winyle. I super. I kupiliśmy niedawno ścieżkę dźwiękową z Top Gun Maverick. I okay. tego... Lord Buffett tam robił chyba muzykę? O choroba, nie pamiętam. Wydaje mi się, że on chyba robił, ale mogę też być w błędzie. Nie chcę jakby tutaj też wprowadzać. Do sprawdzenia tak jest, w każdym do sprawdzenia. Razie. No, ścieżka dźwiękowa jest świetna. Trzyma poziom. Oczywiście dużo jest tej klasyki. Nostalgii trochę. Klasycznego motywu, który się gdzieś tam przewija, zremiksowany w różny sposób. Plus jeszcze dodatkowo chyba jedna, nie było tam więcej piosenek, ale jedna piosenka Lady Gagi. A tak, jest ta piosenka na sam koniec. Tak. Tak. Znaczy, bo ty też jesteś entuzjastą, kolekcjonerem właśnie muzyki płyt winylowej, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Ogólnie jak będziemy przygotować odcinek o Wipeout'cie, to ja ciebie muszę zaprosić, bo wiem, że masz w kolekcji praktycznie chyba wszystkie płyty, nawet kasety magnetofonowe. Mam kasety magnetofonowe, mam rzeczy, to jest, z tej kolekcji jestem bardzo dumny, bo to jest, mam wszystko, co wyszło tak oficjalnie. Super. Bo to jest coś też niesamowitego, że ta muzyka z Wipeout'ów była...
wydaje mi się, pierwszą, która funkcjonowała zupełnie niezależnie od gier, bo ona wyszła właśnie na kasetach, na płytach, można było normalnie kupić, iść do sklepu, kupić muzykę z gier i to się świetnie słuchało. To, co po pierwsze ta taka oryginalna muzyka OST score, który skomponował Cold Storage, to jest jedna rzecz, a druga, że tam cała masa licencjonowanych tych hiciorów, Prodigy, Orbital, także to jest naprawdę świetna kawał muzyka. Historii klubowej angielskiej muzyki, tak, na dobrą sprawę, jak wszystkie te zespoły zaczynały, ja też się pamiętam, jak w uchu wychowywałem, no i też niedawno była odświeżona wersja Wipeouta, a Cold Storage College był wydany chyba nawet z remiksami. Kurde, ale tego się dobrze słucha. Bardzo dobra. Tak. Bardzo dobra. Nic się nie zestarzała. Dokładnie. Muzyka. W dalszym ciągu jest świetna, wpada w ucho, jest... No, to jest specyficzna, bo to nie jest taka... Ciężko ją w ogóle sklasyfikować. I niedawno na YouTubie pojawił się film dokumentalny o tym właśnie, jak powstawała... No Clip chyba bodajże. No Clip, dokładnie. Opublikowali filmik, ten bardzo polecam, jest bardzo dużo ciekawostek. To na dobrą sprawę jest taki bardzo długi wywiad z Cold Storage. Team, niestety nie pamiętam nazwiska, wybacz Team. Team Wright chyba, bo mogę się też mylić. Tak, bardzo możliwe. Zresztą tak z ciekawostka, zauważyłem, że wasz zachodni profil Game Music followuje. Tak, followuje Teama, tak. Zresztą myśmy kiedyś się do niego odzywaliśmy chyba o wywiad. Zresztą to jest taki, ogólnie jest tak, kurczę, ale dygresja na pewno. Jest tak, że ci kompozytorzy, którzy rzekomo albo teoretycznie zostali zapomnieni, w sensie nie mają okazji, żeby pisać muzykę do gier już teraz, obecnie, czy na przykład tak samo było z Paulem Antony Romero, on już nie pisze muzykę, no, chodzą jakieś pogłoski, że do tych nowych Heroesów ma napisać, skomponować muzykę, ale on też za wiele nie napisał, tam chyba EverQuest, chyba przy EverQuestie jeszcze pracował z Robin Kingiem, ogólnie rzecz biorąc, on po prostu nie był takim kompozytorem, który no, cały czas coś pisał, tak, więc ci kompozytorzy, zazwyczaj jak ktoś się do nich odezwie, to jest im bardzo miło, że ktoś ogólnie o nich pamięta, tak? No. Coś jeszcze rozumiem? Tak tylko dodam, że właśnie a propos kolekcji, jestem bardzo dumny, bo zdobyłem też rzeczy, które są, nie są oficjalnie dostępne. Z Wipeouta? Czy... Z Wipeouta. Okej. Okay. Bo nawet z ostatniej gry z serii, która wydana została, Omega Collection. Okay. Był press kit, który tam chyba z 12 tysięcy egzemplarzy był, w takim fajnym, heksagonalnym pudełeczku. Tam był w środku kodzik na grę i właśnie taka mini CD z muzyką, ale później dowiedziałem się, że był też drugi press kit z winylem. A, faktycznie było. Który wyszedł w liczbie 163 egzemplarzy. No. Jak to usłyszałem, to się, o rany, w życiu tego nie zdobędę. Taki nieduży nakład pewnie nie da się, ale się dało. Nie było to tanie, nie ukrywam, ale... Coś wiem na ten temat, o kolekcjonowaniu bardzo niedostępnych płyt. Może kiedyś nagramy o tym odcinek. Dobrze, Leszku, bo nam się robi strasznie długi wstęp. Ja postaram się bardzo w skrócie. Ja mam dzisiaj dwie pozycje, które nie są związane z muzyką do gier wideo. Ogólnie ja uważam, że dla mnie jest posucha w tym roku. Jest dużo gier, ale niestety z mojej oceny niekoniecznie dużo ma dobrej muzyki, ale to może w trakcie po prostu dzisiejszej rozmowy wyjdzie. No niestety, ja jestem troszeczkę wymagającym słuchaczem. Jeżeli chodzi o mnie, no ja się bardzo cieszę, bo 13 września, jak teraz to nagrywamy, to pewnie ten odcinek się pojawi już po premierze tego albumu, a chodzi oczywiście o nowy album Jacka White'a, No Name. A ja jestem w szoku, ponieważ w tamtym roku wydał dwa albumy. A oczywiście to wszystko jest w pokłosie całego szaleństwa covidowego. Miał bardzo dużo czasu, żeby napisać te albumy, piosenki. Jak z dwóch albumów tylko jeden mi się spodobał, to bardzo się cieszę, że w tym No Name wraca troszeczkę do korzeni pokroju The White Stripes i też jakby swoich pierwszych albumów, które wydał dotychczas. I owszem, jest tam ta strasznie brudna, przesterowana momentami gitara,
A dodatkowo jeszcze takie bluesowe zacięcie, bo on jest takim troszeczkę archeologiem, jeżeli chodzi o muzykę. On wynajduje, on stara się przez swoją wytwórnię The Tillman Records bodajże wydawać te płyty bluesowe starych Afroamerykanów, które no, żadna duża, nazwijmy to w cudzysłowie, szanowana wytwórnia oczywiście tego nie wyda. Na szczęście jest Jack i na szczęście, że jest Detroit i on wszystkie tam swoje płyty wydaje. Tak więc ja osobiście wam serdecznie polecam przesłuchanie tego albumu, jeżeli szukacie troszeczkę takiego rockowego, bluesowego zacięcia. Zaś jeżeli chodzi o drugą pozycję, no to to jest troszeczkę jakaś może nie starość, bo płyta się pojawiła już w tamtym roku, no, zarówno w wersji cyfrowej i też w wersji na płycie CD. W tym roku dopiero w kwietniu, mianowicie 12 kwietnia pojawiła się, a chodzi oczywiście mi dokładnie o Symphonic Celebration Music from Studio Ghibli Films by Hayao Miyazaki. Oczywiście Joe Hisaishi i Royal Philharmonic Orchestra. I powiem tak, dotychczas nie było za bardzo jakiejś takiej, powiedzmy, kompilacji, gdzie można było słyszeć te utwory bardziej, mniej popularne. Oczywiście ja się bardzo cieszę, że jest temat z Porco Rosso. Strasznie niedoceniona animacja, w sensie przez kina. Ja wiem, że teraz gdzieś podobno w jakimś maratonie Studia Ghibli ma lecieć, ale ogólnie nie jest jakby często puszczana w kinie, a żałuję, bo ta sama animacja, jeżeli nie oglądaliście nigdy Porco Rosso, to wam polecam. W każdym razie świetna kompilacja orkiestrowa, jedna z najlepszych filharmonii, a orkiestr w Europie wykonuje te utwory. Moi drodzy, dzisiaj wiem, że koledzy Paweł, Sebastianem i z Konanem ostatnio troszeczkę o retro muzyce. Sądzę, że my trochę dzisiaj z Leszkiem pociągniemy ten temat, ale bardziej pójdziemy może w stronę sprzętową. Oczywiście zahaczymy o muzykę i też o same dźwięki, ale dzisiaj z racji tego, że Leszek jest, jak powiedziałem na samym początku, entuzjastą retro sprzętu, to będziemy dzisiaj o tym retro sprzęcie i też jakby o tej naszej trochę fascynacji może tym retro sprzętem. Ja osobiście od razu już mówię, myślę, że Leszek też to potwierdził na samym początku, nie jesteśmy jakimiś ogromnymi znawcami, mamy jakąś, powiedzmy, tą wiedzę, pewnie nasi widzowie, słuchaczki bądź słuchacze będą mieli większą na ten temat, ale mamy nadzieję, że przynajmniej was zainteresujemy bądź uzupełnimy dzisiejszą tą wiedzę. Moi drodzy, dzisiejszy temat oczywiście to jest magia retro konsol, czy retro konsoli. I najpierw bym chciał zacząć może od takiego punktu renesans. Czy można ogólnie teraz mówić o tym, że mamy ten renesans konsol retro? No i żebyśmy może kilka słów powiedzieli, za co te nasze pokolenie, bo ja myślę, że my rocznikowo jesteśmy bardzo blisko, kocham w, nie wiem, wyglądzie tych konsol retro. Pewnie o kilku dzisiaj powiemy, ale jakbyś ty miał, Leszku, powiedzieć ze swojej jakby oceny, jakby takiej perspektywy, czy my faktycznie jesteśmy teraz w renesansie, albo on już trwał jakiegoś czasu i za co kochamy te retro konsole? Renesans? Ciężko powiedzieć, ale o tym może za chwileczkę, bo... Jasne. Bo to, że jest taka moda na retro, to faktycznie dało się zauważyć chociażby po cenach sprzętów retro na portalach aukcyjnych. I to już bym powiedział, że taki pęd do tego, żeby sobie wrócić do tego, w co się grało w dzieciństwie i na czym się grało w dzieciństwie, to trwa już myślę, że z 15 lat. Bo myślę, że plus minus 2010 to był taki najniższy poziom cen tych konsol i od Ani tego momentu tylko cenę. W górę. Ani minimum o cenach, naprawdę. Tak. Jak sam zacząłem od jakiegoś czasu kolekcjonować, bo ja sobie uznałem, że będę kolekcjonował jak z retro to te przenośne konsole, bo stacjonarne strasznie dużo czasu więcej czasu mam wrażenie, że zabierają. No, wiesz, a weźmiesz takie retro urządzenie przenośne, to możesz ze sobą wziąć, możesz, nie wiem, do łóżka, czy tam, nie wiem, w podróż i sobie pograsz godzinę a 15 minut nawet pograsz, to jesteś usatysfakcjonowany, ale jak zaczynasz szukać tych gier, na których ci zależy, oczywiście, jeżeli chcesz oryginalnie posiadać w kolekcji, no to
to trzeba mieć bardzo gruby portfel. Niestety, niestety tak i wiele osób po prostu się odbija od tego właśnie, że przegapili ten moment, kiedy był ten dołek cenowy i się kupowało Atari za cenę złomu. I to były naprawdę śmieszne pieniądze, kilkanaście złotych za jakieś konsole. Och, w najlepszych czasach to pamiętam taka goła kostka GameCube'owa, 40 zł. To... Tak, bo ludzie się pozbywali, powiedzieli, będzie mi miejsce zabierać. Były sklepy, które sprzedawały takie rzeczy z jakichś elektrośmieci z Niemiec, z wystawek z Niemiec i za ceny śmieszne. A teraz no to już trzeba wyłożyć konkretne pieniądze, zwłaszcza jeśli to ma być sprzęt działający, bo też każdy, kto wygrzebie na strychu jakieś tam swoje stare Atari, też wystawia rarytas, cacuszko, tak. Stan idealny za grube setki złotych, a to tak. Później widzę na twoim kanale, przypomnij swój kanał, bo ty... Ja na samym początku nie wspomniałem, ale Leszek jest współzałożycielem w sumie dwóch kanałów. Pierwszy to jest kanał o retrosprzęcie, jak on się nazywa? O retrosprzęcie? Tam naprawiasz, w sensie pokazujesz, albo ja coś przeinaczyłem. Nie, w tym momencie jeszcze pracuję nad tym, żeby coś w końcu... Bo tam widziałem GameCube'a ostatnio ale to u siebie na Twitterze wrzucałem zdjęcia z naprawy, także... Będzie pod linkiem, w sensie pod YouTube'em, jeżeli oglądacie nas na YouTube'ie, to pod YouTube'em będzie link do Twittera Leszka. Śledźcie, bo naprawdę fajne rzeczy wrzuca, jeżeli chodzi nie tylko o retro sprzęt. Tak, także z napraw chwilowo trochę zdjęć z komentarzami właśnie wrzucam na Twittera, ale... Cały czas chodzi za mną, żeby zacząć to filmować i może coś trafi faktycznie na YouTube. Ale drugi kanał, bo też współprowadzisz podcast też. Współprowadzę z moim wieloletnim kolegą od pogadów popkulturowych, z Przemkiem. Prowadzimy podcast Menu Główne i zapraszamy. I też zachęcam, tutaj adres będzie pod filmem. No dobrze, czyli... Bo czas wstęp mieliśmy długi, staramy się zawsze trzymać te, Paweł mnie zawsze trzyma tutaj, żebyśmy godzina 15, a nie więcej. I pytanie teraz jest takie, to powiedzieliśmy sobie chyba jasno, że ten renesans teoretycznie trwał do 2010 roku, można tak śmiało chyba powiedzieć. Co jest właśnie takiego magicznego w twojej opinii, albo w twojej ocenie, jeżeli chodzi o retro sprzęt, pomijając na chwilę nostalgię, bo ja wiem, że to jest jak cukier i można od tego zawsze jakby zacząć, ale pomijając, może ucinając właśnie te słowo nostalgia, jest coś więcej oprócz tego? Wydaje mi się, że nostalgia to naprawdę mocny jest element tego wszystkiego, natomiast jest jeszcze druga część, która wydaje mi się też jest bardzo istotna, to, że ludzie są trochę się odbijają od współczesnych gier z wielu różnych powodów. Są zbyt skomplikowane, za drogie, zbyt dużo czasu trzeba im poświęcać. I też w tym momencie dużo ludzi narzeka, że te gry są nie takie, jakby się spodziewali. Pobrać musisz, poświęcić, jakieś mikropłatności jeszcze dojdą do tego, wiesz, zanim zaczniesz, odpalisz, to mija pół godziny i to już jest... Tak, jeszcze trzy patche muszą się ściągnąć, w dniu premiery już jest patch na start, także to jest coś, co zniechęca ludzi i myślą właśnie o czymś prostszym, o czymś łatwiejszym. I też tak jak mówiłeś o tych konsolach handheldowych, bierzesz, włączasz i działa. Tak. I to jest coś, co definitywnie przyciąga ludzi. Dodatkowo już w tym momencie od razu na start są tysiące gier, z których można skorzystać. Oczywiście to są gry, które... Tak samo jak i konsole retro, takie gry retro są nie najtańsze. No nie. Trochę pieniędzy faktycznie trzeba wyłożyć, żeby... Czasami nawet odrestaurować te konsole, to jest kolejny koszt później. Dokładnie. Tak, zwłaszcza te, które leżały długo na strychu, trzeba się nimi zaopiekować, bo często tak po prostu włączenie, sprawdzenie czy działa, to już jest śmierć tej konsoli, bo... kondensatory okazuje się, nie były w najlepszym stanie, coś
wybuchnie i koniec. No, no właśnie, bo ja tak robiłem sobie, poszukałem, trochę pozwolę sobie wyczytać, jest strasznie dużo popularnych takich, ja głównie się tutaj skupiłem o przenośnych konsolach, bo wydaje mi się, że chyba większy, popraw mnie oczywiście, wyprowadź mnie z błędu, ale wydaje mi się, że jest więcej, pomijając, że mini Commodore, czy tam mini Atari, mini Amiga, mini NES, był SNES, Sega Mega Drive, to jeszcze jest, naprawdę co chwilę gdzieś mi wyskakuje jakaś informacja, że kolejna konsola się pojawiła, która umożliwia granie w retro, już można nawet grać w praktycznie wszystkie konsole od Nintendo, po części nawet w Sega, no i tak można byłoby wymieniać i wymieniać, ale zazwyczaj to są przenośne konsole, mam takie wrażenie, bo tutaj mam zaznaczone, że to jest Abelnik, nie będę wymieniał po prostu całej iteracji, jakiś Retroid Poker 4, Ein Ordin, Mio Mini jest podobno też bardzo popularny. Steam Deck to jest też ciekawostka, bo dużo osób, nawet nie tyle co granie w gry na Steamie, ale to jest bardzo dobre urządzenie do retro. Tak, nie wiem, czy nawet nie najlepsze obecnie. Obok, o to za chwilę o tej konsoli powiem też jeszcze. No to jest jeszcze Aieno, właśnie Analog Pocket, Retro Pocket 3 i Evercade. Teraz chyba jakaś nawet chyba niedawno wyszła nowa wersja. Tak więc jesteśmy zalewani tymi konsolami. No już ty powiedziałeś, że to też jakby wynika, odcinając się jakby z tej pompowiny nostalgii, to wynika z tego, że jest bardziej prostsze ułatwienie nam, że możemy sobie od razu odpalić tą grę i zagrać. Ja bym jeszcze dodał jedną taką rzecz, a mianowicie to, że no niestety przez to, że mamy mnóstwo tych gier, jesteśmy wręcz zalewani, dodatkowo dochodzą te gry, które są z tej najwyższej półki, no i trzeba sobie jednak niestety powiedzieć szczerze, ten poziom obniża się, w sensie nie jest taki, jakbyśmy sobie, nie wiem, to jest oczywiście moje osobiste zdanie, chciałbym usłyszeć, co może ty jakby tutaj będziesz mógł coś jeszcze więcej dopowiedzieć, ale ja mam wrażenie, że z roku na rok te AAA game, tak to możemy sobie powiedzieć, 3x A, no ten poziom jest nierówny, tak, jest, nie chcę powiedzieć, że on idzie w górę, ja bym powiedział, że nawet i troszeczkę opada momentami. Zdarza się, że w ciągu roku wyjdzie jedna taka gra, który teoretycznie ma uratować ten rynek, ale to, że jeszcze dodatkowo te gry są coraz bardziej droższe w produkcji, to powoduje też, że czasami mam wrażenie, że te gry, które ja pamiętam, albo my pamiętamy, nawet nie trzeba sięgać jakoś daleko o pamięcią 20 lat temu, ale nawet 10 lat temu, nie chcę użyć słowa ciekawsze, ale miały troszeczkę więcej do zaoferowania pod kątem w linii fabularnej całego gameplayu czy rozgrywki. Już nawet nie wspominając o samej muzyce. Nie wiem, czy masz takie ewentualnie też podobne odczucia? To jest bardzo duży problem całej branży gier, że w branży gier są coraz większe pieniądze i coraz trudniej jest większy apetyt niestety. Firmy idą po prostu bezpiecznie i w momencie, kiedy mają wybór, okej, zrobimy coś nowego, innowacyjnego, albo zrobimy Call of Duty 38, które na pewno się sprzeda jak świeże bułeczki, idą w Call of Duty, bo inwestorzy oczekują bardzo, bardzo dużych zwrotów inwestycji. Także tutaj ratuje nas nieco segment indie, tak. Bo tam faktycznie... I Nintendo potrafią... bym powiedział chyba trochę. Chyba trafiłem w czuły punkt. Ja się właśnie zastanawiam. Popatrz na Super Mario Wonder. To jest Mario na dobrą sprawę. Jest super fajny, okej, ale to jest kolejny Mario. Więc czy to jest takie super innowacyjne? Można dyskutować. Jest tam dużo nowych, fajnych... Innowacyjny może w swojej otoczce, w sensie całej serii Mario, może i na swój sposób był innowacyjny. Bo widzisz, czasami ludziom wystarczy, że Mario zamieni się w słonia i to już jest wystarczająco dużo.
tak, niektórym to wystarczy. Jakby nie patrzeć, tak? Dokładnie, dokładnie. Także no tutaj może w innym odcinku podyskutujemy faktycznie o tym, czy Nintendo jest innowacyjne w kwestii gier, czy idzie bezpiecznie, ale tak, bo jeśli nie patrzeć na właśnie segment indie, to giereczkowo raczej idzie bezpiecznie, żeby te gry się sprzedały, żeby był chociaż zwrot inwestycji, tym bardziej, że teraz tych gier wychodzi tyle, że bardzo ciężko jest się przebić, więc każda gra to jest bardzo duże ryzyko, a ludzie, firmy, inwestorzy starają się tego ryzyka unikać. Nie, dla mnie to zrozumiałe, bo ostatnio gdzieś wysłuchałem taką dyskusję, dlaczego Konami wydaje teraz kolejne remake'i, wydaje Silent Hill'a 2 przy współpracy ze studiem Bluebird Team, czy wydaje odświeżonego, znaczy ciężko to nazwać odświeżonego Metal Gear'a, 3 Snake Eater, który jest tak naprawdę łatką, w sensie, że jest narzucona bardzo ładna grafika, ale wszystko jest stare, w sensie tam jest wszystko jakby taką bardzo bezpieczną drogą, no i co z tego, no okej, dobrze, no, gracze, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tą odsłoną gry, pewnie polubią bądź wejdą w tą serię, ale to jest bardzo krótkoterminowe, w sensie brakuje takich nazwijmy to Kojima, to wszyscy wiedzą, że to jest bardzo specyficzne, to jest naprawdę delikatne słowo, specyficzna osoba, ale jednak nie można mu odebrać tego, że jest jakby innowacyjny, w sensie jego gry pokroju, który miał być P.T., który miał być kolejny Silent Hillsem, to, że właśnie Death Stranding wymyślił i że się w końcu się odciął od Metal Gear Solid, to właśnie jakby pokazuje, że no brakuje troszeczkę takich szalonych momentami osób, które mogą stworzyć coś albo pokazać światu coś zupełnie nowego. Dobrze, Leszku, to ja bym chciał, bo to jest podcast o muzyce, to jest o audio, o sound designie, ogólnie całej otoczce tym światu. Ja bym chciał właśnie poruszyć kwestię unikalnych dźwięków konsol retro, czy one mogą w twojej opinii nadal albo ogólnie, czy konkurują z obecną generacją konsol, czy mam na myśli PlayStation 5, Xboxa, czy nawet samego Nintendo Switch, czy mogą konkurować, czy mogę, możemy użyć takiego słowa pod kątem audio? To jest bardzo ciekawy temat, bo te najstarsze konsole miały bardzo, bardzo ograniczone możliwości audio. Pierwsze NES-y, o ile dobrze pamiętam, miały 5 kanałów audio, z czego były 2 kanały fali kwadratowej, jedna trójkątna, jedna noise i jedna PC, nawet nie PC, próbki, które można było dowolnie sobie zapisać, czyli mamy kilka kanałów bardzo prymitywnych odgłosów, które można sobie, po pierwsze niewiele kanałów, po drugie bardzo specyficzne dźwięki i to było bardzo ograniczające dla twórców, ale to też sprawiało, że musieli być bardzo kreatywni i na pewno wiesz, że muzyka Nintendo, do gier Nintendo była komponowana w sposób tradycyjny, a później wpasowywana w to, co może zaoferować NES. I dlatego mamy te niesamowite przejścia z tego, co pamiętamy w Super Mario. Te pip, bop, krz, bubu. Tak. I to zagrane przez orkiestrę symfoniczną. To jest coś niesamowitego, w jaki sposób ta sama muzyka może być w inny sposób przedstawiona. I to, co te najstarsze konsole oferują, to jest coś, co ma swój bardzo specyficzny urok. Ja lubię te, może nie te naprawdę, naprawdę najstarsze konsole, bo pierwsze konsole to miały tam dwa kanały audio, które do tego nie mogły w tym samym momencie grać i właśnie to było już zupełnie takie blip blop co jakiś czas i zazwyczaj pierwszy kanał szedł na
muzykę, w cudzysłowie, gdzie co jakaś tam nutka co jakiś czas była odgrywana, a drugi kanał na jakieś efekty dźwiękowe nawiązujące do tego, co się dzieje na ekranie, także nie za bardzo dało się tego słuchać, ale już właśnie od tych czasów NES-owych, nawet i Game Boy'owych, bo Game Boy z kolei miał cztery kanały audio, I to było coś, co już potrafiło wpaść w ucho i to potrafiło na tak bardzo wpaść w ucho, że powstawały całe gatunki muzyki, które czerpały właśnie z tego, z tych ograniczeń i z tego, w jaki sposób brzmiał Game Boy. Bo po pierwsze, tak są właśnie dwa nurty. Po pierwsze są te wszystkie muzyki 8-bit, chiptune i cała lista gatunków, których nie jestem w stanie rozróżnić, ale znawcy jak najbardziej. Muzyka, która wywodzi się z tych 8-bitowych. I w drugą stronę też jest też cały taki trend wykorzystywania Game Boya jako instrumentu muzycznego. Oczywiście, że tak, jest bardzo znana brytyjka, która właśnie podłącza, ale to nawet nie tylko ona, bo jeszcze jest na przykład, są DJ-e w Japonii, jest chyba Dr. Famicom, który ma hełm, a na hełmie ma Famicona i on po prostu podłącza Famicona pod wszystkie jakby amplitunery Game Boya i on kurczę, że mi też wyleciało teraz z głowy. I się z 100% to zgadzam, ale ja jeszcze bym dodał do tego, chyba że chciałeś jeszcze, przepraszam, coś dokończyć tutaj. Nie, tylko jedno zdanie właśnie, że można używać samego Game Boya jako instrument muzyczny, w tym sensie, że to jest że tam aplikacja trackera i tam można sobie coś wystukać, coś zrobić, ale wiadomo, to nie jest specjalnie praktyczne, bo D-pad i dwa guziczki to nie za dużo możliwości dają i ten malutki wyświetlacz, ale jest też sposób na podłączenie Game Boya do komputera i używanie go jako instrument MIDI. Tak. I właśnie jego generatory audio wykorzystać, wygenerować muzykę. Później to też można podpiąć sobie przez różne efektory, samplery i powstają cuda. Tak, ale jakbyś, bo ja rzeczywiście swoje czy słowa to jakby tutaj dorzucę, ale jakbyś na przykład sądzisz, że ten unikalny dźwięk, bo teraz o nim mówimy, bo to trzeba sobie powiedzieć, że to jest teraz z perspektywy tych ponad 30 lat, to jest dla nas, a szczególnie dla młodego pokolenia osób, które nas teraz słuchają, to czy to jest na tyle unikalne, że one mogą w jakiś sposób, znaczy mogą, czy one ogólnie są w stanie konkurować z tym, co dają nam obecne konsole, komputery, no bo wiadomo, teraz już się praktycznie przy tych dużych produkcjach, no to jest 90% to, że ktoś nagra, nie wiem, w Abbey Road, albo nagra w Pradze, albo po prostu w Sofii nagra orkiestrę. No i teraz, że ktoś ma do wyboru, czy woli usłyszeć 8, 16, czasami 32-bitowe dźwięki i ma usłyszeć orkiestrę, no to no jeżeli już nie... Właśnie to jest też ciekawe, czy osoby, które się nie urodziły w tamtym czasie, są w stanie, w momencie, kiedy była jakby skok tej popularności, czy są w stanie jakby docenić to, co te konsole retro miały, a w stosunku do tego, co teraz mają, tak? No bo nie muszą być to orkiestry, czasami są zespoły różnego rodzaju zapraszane, a w przypadku Alana Wake'a dwójka, tak? Są specjalne zespoły były zaproszone, które przygotowały piosenki, czy tam chociażby z Cyberpunkiem, gdzie Marcin Przybułowicz z różnymi zespołami nagrał do radiostacji specjalnie dedykowane utwory. Myślę, że czy w ogóle można mówić o konkurowaniu, czy to jest raczej chyba indywidualne już podejście osoby słuchającej muzykę do gier? Oj, ciężko mi się wcielić w osobę, która w ogóle nie rosła z tymi grami. Ta muzyka, te gry nie istniały w życiu kogoś i że nie było żadnej alternatywy, czegoś lepszego. Ale wydaje mi się, że
to musi być dopasowane do stylu samej gry i w momencie, kiedy taka muzyka jest dobrym podkreśleniem tego, co się dzieje na ekranie, to jak najbardziej ma sens. Widać to po różnych takich grach troszeczkę low-fi graficznie i do tego jakieś takie właśnie chiptune'owe muzyki pasują świetnie i te gry są dobrze odbierane. Także to jest moim zdaniem to nie jest coś, co może konkurować, bo to jest trochę inna liga, w tym sensie, że to są rzeczy, które istnieją równolegle. I tak jak mówisz, na współczesnych konsolach, współczesnych platformach nie ma już w zasadzie żadnych ograniczeń technologicznych. Dostaje się wysokiej jakości próbki, prawie że bez ograniczeń, ile one miejsca zajmują. Tak. Natomiast też, żeby się trochę dokształcić przed dzisiejszym nagraniem, troszeczkę jeszcze poczytałem i na przykład do... NES miał swoje możliwości audio, te 5 kanałów, ale miał ten niesamowity plus, że miał kartridże. I kartridże mogły zawierać elektronikę i można było też właśnie chip audio do niego dodawać. I jedna z, już nie pamiętam, która firma, czy chyba Konami, ale nie będę zgadywał w tym momencie, dodała taki malutki chip, gdzie można było próbki audio nagrywać, takie waveformy. On miał 192 bity i z tego robili, zdaje się, 8 próbek audio. Okej, ale było coś takiego, być może Konami i Sega, bo ja nie wiem, czy Yuzo Koshiro później na Sega Mega Drive czegoś takiego, nie. Znaczy, ja na przykład powiem tak, że ja się trochę wychowywałem w tej erze, no NES-a może nie miałem, bo każdy z nas wtedy miał Pegasusa, ale w erze Commodore i w erze Amigi, później przyszła Sega Mega Drive i Game Boy i tam później jakby troszeczkę Nintendo, Sega, aż do czasów PlayStation oczywiście i płyt CD, nośnika CD, przez zupełnie inna jakość. Ja może nawet nie tylko sentyment, ale ja bardzo lubię takie nieoszlifowane te dźwięki, jeżeli można by powiedzieć. Mało tego, dużo artystów, w tym m.in. Jay Kaufman, którego możecie kojarzyć lub też nie, ale pewnie ten tytuł kojarzycie, czyli Shovel Knight. On zrobił muzykę i to jest typowa muzyka, która jest inspirowana właśnie tą 16-bitowym dźwiękiem, czasami nawet 32, ale bardziej w stronę tego chiptuna. I to jest fenomenalna ścieżka dźwiękowa, która dostała kilka swoich oczywiście literacji, jakichś rozszerzeń. I zdarza się tak, że ci kompozytorzy, jak chociażby Lena Rain, która zrobiła muzykę do Celest, pięknie przeplata właśnie te elektroniczne dźwięki, które są momentami takimi ograniczeniami, ale one jakby to, co ty słusznie powiedziałeś i my, co zawsze praktycznie staramy się też to powtarzać, wyzwalają tą kreatywność. Ja mam trochę też problem z dzisiejszą tą muzyką, bo co z tego, jeżeli nagrywamy. Śmiało możecie się nie zgadzać i ja to też jakby w pełni zrozumiem, drodzy widzowie, słuchacze i też słuchaczki, ale co z tego, jeżeli mamy różnego rodzaju możliwości nagrania przepięknej muzyki, jeżeli ona tak naprawdę nie ma takiego, jakby to nie opisać, takiego ducha, czegoś, co nie mówię jakiej o monumentalności czy wzniosłości, bo dobrym przykładem jest Shadow of Colossus z muzyki Koła Tuniego, moim zdaniem to jest niezaprzeczalnie jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych wszechczasów, ale to jest zupełnie inny jakby case może. Bardziej bym poszedł w stronę tego, że to, że są te ograniczenia, one wyzwalają w nas tą kreatywność i czasami ci autorzy, o których mówiłeś w przypadku tych gier niezależnych, to, że są te budżety małe, te osoby po prostu mają te ograniczenia. Czasami znam niektórych kompozytorów współczesnych, którzy mają ogromne, duże budżety, to oni czasami też się sami specjalnie ograniczają, bo wiedzą przez to, że to u nich wyzwoli taką kreatywność. Wydaje mi się, że jeden z takich nielicznych obecnych teraz generacji konsol, czy ogólnie gier, mam na myśli jest dwóch takich chyba kompozytorów. Jeden to jest Austin Mitory, który jest bardzo dobrze znany pewnie wam z muzyki do Journey między innymi, czy nawet do The Banner Saga.
Ale na przykład też jeszcze jest Garrett Cocker, który zrobił muzykę do dwóch odsłon Oriego, a ostatnio zrobił, i muszę przyznać, ja jestem w pozytywnym szoku, do świetna ścieżka do Prince of Persia The Last Crown. A jeżeli nie mieliście okazji zagrać, koniecznie bardzo polecam. Strasznie to jest taka niedoceniona, jedna z najbardziej chyba niedocenionych gier tego roku. Leszku, ja trzeszczę, żebyśmy mogli oczywiście debatować i rozmawiać, i to tylko mi daje do zrozumienia, że musimy po prostu w najbliższym czasie ciebie znowu zaprosić, chociaż to się zaraz zapewne wydarzy. Na sam koniec, ja bym chciał takie zadać pytanie, i to będziemy się mogli też podzielić, ale ulubiona konsola retro, twoja taka, może być oczywiście to stacjonarna, może być to przenośna. A jakbyś mógł też powiedzieć, dlaczego właśnie ten sprzęt, zarówno pod kątem, wiadomo, wyglądu pewnie, pod kątem gier i też pod kątem na pewno całej sfery audio. I wiem, że przyniosłeś ze sobą dzisiaj. Przyniosłem. Bardzo trudno było mi wybrać coś. Mam, teraz pokażę dwie, stacjonarna i handheld. Już zacznijmy od stacjonarnej. Cudownie. GameCube. Pięknym kolorze, oficjalnie nazywanym Indigo. Mm. Jest to konsola, która jest dla mnie takim... Może pokażmy do kamery, będzie na pewno zbliżenie, jeżeli ktoś nas ogląda teraz na YouTubie, jeszcze nigdy w życiu nie widzieliście GameCube'a. To jest jedna z najlepszych, moim zdaniem, pod kątem designu konsol, bo pozwala bardzo prosto przenosić też jeszcze tą konsolę. Tak, ma rączkę. Tak. Oj, to jest to, w jaki sposób wygląda ta konsola, jest z jednej strony dla mnie super fajne, ale było podkreślane jako jeden z powodów umiarkowanego sukcesu. Oj, niestety, tak. To już był moment, kiedy, bo przypomnijmy, GameCube to jest generacja szósta, w każdym razie. To jest generacja PlayStation 2 oryginalnego i spóźnili się troszeczkę, ale tutaj chyba bardzo się spóźnili. Tak jest, to już jest ten moment, kiedy mamy pierwszego tego OG Xboxa, który jest reklamowany jako tak, to jest dla prawdziwych graczy, dla mężczyzn, dla mężczyzn, to jest to. I tutaj wchodzi To oczywiście zresztą... testor N wychodzi. No. Tak, porami wychodzi. Porami. To jest moment, kiedy mamy tak, mieliśmy NES-a, który był, no, zdominował cały rynek. Później przyszedł SNES, który radził sobie super, ale już miał konkurencję w postaci Segi i w tym momencie Nintendo szło dosyć bezpiecznie w takie klimaty rodzinne, powiedzmy, tak. A Sega już zaczynała szturchać tych graczy, którzy rośli razem z tymi kolejnymi pokoleniami, że to byliście małymi dziećmi, graliście w NES-a, fajnie, ale tutaj już jest już coś dla takich cool nastolatków. Ten Sonic już był taki fajny yo. A ten Mario taki pocieszny. No, do dzisiaj pamiętamy te śmieszne reklamy. Tak, tak. Sega does what Nintendo don't. I dalej mamy Nintendo 64, które nie poszła dobrze sprzedaż. Mimo tego, że naprawdę miał kilka świetnych tytułów. Tak? Dokładnie tak, ale Nintendo poszło w kartridże, które bardzo ograniczały twórców i między innymi przez to stracili Final Fantasy VII, które no, było hitem na pierwsze PlayStation. I mamy PlayStation 2 konkurujące z taką kosteczką, która mamy właśnie PlayStation 2, które jest ta pierwsza iteracja, taką monumentalną wieżą. PlayStation 3 znaczy się. Nie, 2. Aha, chodzi ci tego Fata znaczy tak, się. Tak, Fata, on w tej pozycji stojącej. Tak. Taki, w tej pierwszej iteracji był taki konkretny, masywny. Pierwszy Xbox był taki agresywny ten design. No była porządna cegła. Tak, a tutaj mamy taką kosteczkę wyglądającą jak torebka. Coś niewinnego. Tak. I mówię, macie gracze, to jest super fajna konsolka. Także mi się podoba ten design. Jest fajny, jest oryginalny, ale... No i też specjalne mini dyski były. I właśnie dodatkowo jeszcze ten problem, że tutaj
wchodziły mniejsze płytki, tak. One były w technologii DVD, ale to nie było DVD, bo właśnie niewielkie i to był kolejny problem też technologiczny, bo mniejsza pojemność i no i to powodowało też problemy przy portowaniu niektórych gier. Także ja bardzo lubię GameCube'a, bo to jest dla mnie taki pomost między tymi starymi konsolami a nowoczesnymi konsolami. To jest coś, co ma już naprawdę fajne, współczesne tytuły, ale jest jeszcze w takim starym duchu Nintendo. To rozumiem. Jest bardzo, bardzo lubię tą konsolę. No i też jakby trzeba sobie powiedzieć szczerze, to była kolejna konsola, bo to jest też taka jakby ciekawostka, że mimo tego, że jaki odniosła sukces, to odniosła, ale na pewno przyniosła ze sobą fenomenalne tytuły pokroju Metroidy, szczególnie Metroida Prime'a, przyniosły Zelda Wind Wakera, która, no, trzeba sobie powiedzieć szczerze, gdzie jest moja Zelda na Switcha? No, ja cały czas, to jest jak wszyscy mówią, gdzie jest nowy Hollow Knight, to ja mam znowu, gdzie jest ten Wind Waker. Dobra, w każdym razie ja wiem, że pod kątem audio, tak w przypadku GameCube'a, właśnie nie pamiętam, jak to zostało, ta konsola zapamiętana. No i fantastyczny Resident Evil 4, trzeba sobie powiedzieć, który jakby kompletnie zrewolucjonizował tą serię. Dokładnie. I to jeszcze właśnie trzeba pamiętać, że to był ten moment, kiedy no właśnie Nintendo, które było zapamiętane jako taka rodzinna rodzinne gry, GameCube i Wii, to już naprawdę było dużo tytułów dla dorosłych graczy. Tak, Eternal Darkness jeszcze, tak, chyba Eternal Darkness. Kod Weronika jeszcze też się pojawiła. A pod kątem audio, to już dla mnie takim też punktem odcięcia jest pierwsze PlayStation, które już miało tak kilka, o ile dobrze pamiętam, cztery kanały PCM. Więc od tego momentu technicznie na dobrą sprawę wszystko już wyglądało tak samo, tylko rozwijała się jakość tego. To znaczy częstotliwość próbkowania, wielkość buforów, także to były takie już iteracyjny rozwój. I GameCube właśnie już szedł w tą stronę. No i tak samo jeszcze trzeba pamiętać, że pierwsze PlayStation to już jest, to już są płyty CD, dające tą unikalną możliwość, że mamy ścieżkę danych i wiele ścieżek audio. Tak. I można było po prostu puszczać muzykę jakości CD nagraną. Zgadza się. Dobrze, to jest jedna, a twoja druga, druga konsola? A moja druga konsola? A, chyba wiem, która nawet. Moja druga konsola to jest mój ukochany Game Boy Advance. Game Boy Advance, który też już był skokiem jakościowym w porównaniu do... Z możliwością podłączenia, żeby zabawne do GameCube'a, tak? Tak jest. Był kabelek, można było wykorzystać, tak trochę jak Wii U, wykorzystać Game Boy'e jako drugi ekran. Tak, Final Fantasy Crystal Chronicles chyba było świetnie to rozwiązane. I była też Zelda Force Wars. Tak jest, tak. Także bardzo fajne możliwości. Był kabelek, który właśnie można było spiąć ze sobą dwie konsole. I to było... to też ciekawostka, że pierwszy, ten oryginalny Game Boy wyszedł w roku 89. On korzystał z procesora, którego baza była wykorzystywana już w konsolach z początku lat 80. Tymczasem Game Boy oryginalny był produkowany, sprzedawany do 2003 roku. Tak. A dodatkowo jeszcze Game Boy Advance mają pełną sprzętową kompatybilność. One mają w środku małego Game Boya oryginalnego. Więc technologia 8-bitowa, o ile dobrze wiem, od początku lat 80. do 2009 była cały czas do kupienia. Bo to można było jeszcze chyba w tej wersji z Game Boya kadridża. Dopiero przy mikro to się zmieniło, bo jeszcze SP jeszcze można. SP ma, mikro nie, ale DS, Nintendo DS ma możliwość Advance'a. To tak, zgadza się, tak. Także Game Boy Advance jest świetną konsolą. Uwielbiam ten wariant, bo wziąłem też ze sobą. Jest jeszcze drugi wariant, Game Boy SP, tak zwany clamshell, czyli taka puderniczka. Tak. On już mi mniej odpowiada, bo
mniej wygodnie się go trzyma. Okay. Trzyma się tak ręce. Jedynym plusem chyba, a czy jedynym takim dużym plusem to, że podświetlany ten, ale można już teraz adwensy spokojnie tak. przerabiać. Pod I właśnie też, tak jak mówisz, dużo lepszy ekran, bo ten Advance niestety nie miał podświetlania ekranu. Tak. I właśnie wyszedł Game Boy Advance SP, który miał ten pierwszy wariant, frontlight, czyli światełka świecące od przodu, ale to niestety pogarszało kontrast. I wyszła wersja ulepszona, tak zwany AGS-101, który miał już backlight i to był szczyt jakości ekranów. Ale sprytni ludzie wymyślili sposób na przekładanie ekranów właśnie z tego AGS-101, tego lepszego, do Game Boyów Advance, co zresztą właśnie zrobiłem i mam piękny, najlepszej jakości możliwej. I ten dźwięk. Także teraz też jeszcze właśnie w takiej customowej obudowie. To mi się właśnie podoba w tym retro sprzęcie, że w przypadku właśnie Advance'a czy SP, w ogóle z tych konsol Nintendo, łatwo można je kostumować. Można bardzo łatwo. I powiem szczerze, bardzo chodzi za mną taki projekt zrobienia Game Boya Advance od zera, bo można kupić zrobioną od nowa współcześnie płytę główną, ze wszystkimi, przeprojektowaną nieco, z współczesnymi komponentami, do tego nowy współczesny ekran LCD, piękna jakość, wysoka rozdzielczość, nowe guziczki, nowa obudowa, jedyne co trzeba przełożyć z oryginalnego to procesor i pamięć. Super sprawa. To ja z kolei powiem wam tak, miałem dylemat trochę, bo się zastanawiałem, czy Game Boy Micro przynieść dzisiaj. Ja uwielbiam. Ja wiem, że ona ma strasznie dużo ograniczeń, ale ja po prostu tak uwielbiam, że ona jest taka kompatybilna. Tak, tak. Ona jest też urocza. Tak, ona jest taka cute, nie? Jeszcze udało mi się jakiś czas temu w wersji Famiconowej, tej na 20-lecie Mario. Więc ja bardzo lubię konsole. Ja ogólnie ja jestem bardzo zżyty z przenośnymi konsolami. Może też dlatego, że jak mój brat przywiózł ze Stanów, to był chyba 94 rok Game Boya, co był strasznie ciężko dostępne i pamiętam, że ja jeszcze wychowywałem się na Commodore i na Amidze trochę. Tam było oczywiście Atari, też były po prostu inne jakieś sprzęty poboczne, jeszcze to zanim Sega Mega Drive się pojawiła, to ja zawsze byłem zżyty z tymi przenośnymi konsolami i mi się to jest, mimo tego, że mam duży sentyment oczywiście do stacjonarnych konsol, to mam większy jednak sentyment chyba i to, że w dzisiejszych czasach, ten czas jak nam umyka między palcami i to, że możemy sobie zagrać na przenośnych konsolach. Ja wiem, że na komórkach są różnego rodzaju romy, które ci pozwalają, można grać. Jednak, uwierzcie mi, to nie jest to samo. Dlatego jak usłyszałem o tym sprzęcie, co jakie daje możliwości, więc go dzisiaj też przyniosłem ze sobą, a no mówicie o analogu pokładzie chodzi, który daje możliwość grania tak naprawdę w wersję właśnie Game Boya Advance'a, Game Boya Color'a, później można podłączyć i można zagrać w Neo Geo, Atari, bodajże jeszcze Sega Gear, więc daje ogromne możliwości. No i ten ekran jest tutaj krystaliczny, dźwiękowo, mało tego, to urządzenie oczywiście pozwala, ma specjalny program, software, który pozwala się podłączyć pod sprzęt audio. I możecie spokojnie też na tym jako DJ komponować muzykę. Tak więc to jest mój numer jeden, jeżeli chodzi o jakieś konsole retro i mam ogromny w ogóle też sentyment ze względu na Game Boye, więc uznałem, że to jest będzie idealny wybór. Tak, jeżeli się zastanawiacie, to oczywiście jak najbardziej Game Boya, jakby co do doleżka uderzajcie, a jak chcecie troszeczkę więcej pieniążków wydać, to wam bardzo polecam analoga Pocketa. Moi drodzy, powoli, znaczy już tak naprawdę doszliśmy do samego końca. Ja mam nadzieję, że dzisiaj wynieśliście jakieś ciekawe informacje, jeżeli chodzi o i też jakieś przemyślenia. Jak zawsze was zachęcamy
do wrzucania komentarzy, swoich własnych przemyśleń, bo to jest też dla nas bardzo ważne. Dziękujemy też wam bardzo za całe wsparcie w postaci oczywiście debatowania, wchodzenia na nasze filmy, oglądanie ich i też wrzucania komentarzy. Pomijałem już subskrypcję i o dzwoneczku. A Leszku, to była ogromna, duża satysfakcja. Móc dzisiaj ciebie, bo my się z Leszkiem od jakiegoś czasu znamy i od wiadomości do wiadomości śledzimy się nawzajem, wspieramy na wszelkiego rodzaju sposoby, ale dlatego tym bardziej mi cieszy to, że udało się dzisiaj spotkać i porozmawiać. Pewnie się spotkamy przy kolejnym podcastie, no bo Pawła nie ma. Paweł jest na urlopie. Paweł, twoja strata, chociaż jak zobaczył tematy, powiedział, kurczę, że mnie nie będzie dzisiaj. No cóż, Pawle, twoja strata. Moi drodzy, to był 89. odcinek podcastu Słuchaj Gier. Jak zawsze serdecznie wkłania się w pas wasz wierny Samuel Mariusz Borkowski. Dzisiaj moim gościem był, o ja dobrze, żebym teraz nie przekręcił nazwiska, Leszek Krupiński. Tak jest. Cudownie. Słuchajcie gier, pamiętajcie o tym, żeby poświęcać trochę czasu na słuchanie muzyki do gier. I nie tylko oczywiście do gier. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.